zapytać o ten spot Platformy Obywatelskiej. Jestem zadowolony, że w końcu zaczynamy komunikować się z naszymi wyborcami w sposób zrozumiały, w sposób prosty, nazywać rzeczy po imieniu, pokazywać, gdzie jest noc, gdzie jest dzień, jakie stoją przed nami wybory. Ich powiązanie, szczególnie mam na myśli tak zwaną alt-prawicę i odnogi suwerennej Polski ze środowiskami ekstremistycznymi, zmanipulowanymi w głównej mierze przez wpływy rosyjskie, poprzez właśnie narracje, które niosą na scenie politycznej, no powoduje, że chcemy nazwać te rzeczy po imieniu. Dobry wieczór. To dobrze, że pan poseł Witold Zembaczyński właściwie przyznał oficjalnie, że poziom wyborców, czy sympatyków może, przepraszam, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej jest taki jak ten spot, bo to jest poziom rozpaczliwy po prostu. Jeśli to jest przekaz do nich adresowany, to gratuluję. Chciałem być trochę delikatny i nie porównywać tego z niczym, ale ponieważ na początku tego paskudztwa pojawiają się czaszki, które można jednoznacznie jednak kojarzyć z Katyniem, to tylko powiem, że ten spot ma tyle wspólnego z rzeczywistością, co raport komisji Mikołaja Burdenki w sprawie Katynia właśnie, który przekonywał, że to zrobili Niemcy, a nie Sowieci. To jest program Polityka na Deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki, ze mną jest Andrzej Rafał Potocki. Witam państwa. Obrzydliwe po prostu do granic. Ja sobie najpierw chciałem tak lekko, żeby do tego Katynia i Burdenki się nie odwoływać, ale stwierdziłem, że samo wychodzi. Skoro chcieli, to niech mają, bo w pierwszym odruchu przypomniała mi się ta prowokacja gliwicka 31 sierpnia 1939 roku koło 20, kiedy grupa tam Sturmbannführera Naujoksa napadła na własną radiostację, poprzebierali polskich więźniów w mundury, jeszcze tam byli ludzie mówiący po polsku, i że to jest powód do wybuchu wojny. I te właśnie Naujoks, czy patronujący temu Reinhard Heydrich, to mniej więcej jest tego typu rzeczywistość, jaką to prezentują. I się zastanawiam, czy tempi są zamawiający, czy tak tempi są zamawiający, o czym by świadczyła wypowiedź pana Zembaczyńskiego, czy tak tempi są twórcy tego dzieła. Na to pytanie odpowiedział sam Zembaczyński. On powiedział jasno i prosto, to jest sposób komunikacji i on się z tego cieszy, z naszymi wyborcami. W związku z tym komunikujemy się poprzez wizję czaszek, poprzez styl propagandy, jaki uprawiała NSDAP przed wojną, bowiem to, co robi, to, co wygaduje Zembaczyński i jemu podobni, właśnie a propos tego ostatniego spotu i nie tylko, również w innych kwestiach, to po prostu jest żywcem wzięta kalkomania ze sposobu prowadzenia narracji politycznej przez takich ludzi i specjalistów od propagandy jak Goebbels. Nawet chyba tutaj sowiecka propaganda wymięka przy NSDAP-owskiej. Natomiast ta tutaj nasza, no widać niestety, ale trafia do obywatela, albowiem, jak pokazują sondaże, no różnice są, PiS niby prowadzi przed wyborami, ale nie są to jakieś zaskakujące różnice. Także nie tędy droga, po prostu nie da rady do tych ludzi mówić inaczej, bo oni innego języka nie rozumieją. Przez tyle lat przyzwyczaili się do tego typu fraz, do tego typu sformułowań co 8 gwiazdek i tak zostało. I tak jadą sobie panowie. Nie za bardzo mają czym zaimponować, bo gospodarka 5% spadła w stosunku do ubiegłego roku, tego samego miesiąca. W związku z tym, no coś to można zrobić. No można tylko i wyłącznie odwracać kota ogonem i jechać takim tępym, chamskim, propagandowym przekazem opartym na kłamstwie. Ja tak myślałem, czy by to porównać do różnych dzieł Leni Riefenstahl, słynnej dokumentalistki z czasów III Rzeszy. Ale Leni była mądrzejsza i lepiej to robiła jednak. To jest gorsze.
od no tego. Nie, jeśli chodzi o warsztat, to Leni naprawdę zła nie była. No nie, te nie filmy była. Się do tej pory ogląda. I tutaj... Jak Triumf Woli na przykład, tutaj tu, Leni Riefenstahl. I ona też jako taka nie była głupią kobietą, absolutnie. No tak, ale jakby podłość tego przekazu jest trochę porównywalna. Problem natomiast... polegał na tym, że ten przekaz miał za sobą zaprogramowaną podłość. No i tutaj montaż jest w stylu Dzigi Wiertowa, czyli pewnego sowieckiego byłego mieszkańca Białegostoku, który robił taki szybki montaż w czasach sowieckich, i on też był dobry w sensie warsztatowym, chociaż przekaz był merytorycznie podły, ale już ten montaż tutaj jest bliżej Wiertowa niż Riefenstahl, ale jednym i drugim nie ma co się chlubić, chociaż Wiertowa aż jakichś takich strasznych rzeczy nie robił, ale tu swoje zadowolenie z tego dzieła wyraził nie tylko pan Witold Zębaczyński, ale cała galeria innych sław. Zacznijmy od pani zaraz będziemy Kamili mieli kolejną gwiazdę propagandy Platformy Obywatelskiej. Kamila Gasiuk-Pichowicz. Sprawy wskazujące na narastające wpływy służb białoruskich i rosyjskich były zamiatane pod dywan. Dziwi mnie to, że bardziej ten spot rozciecza PiS i symetrystów niż na przykład oczywiste powiązania Falenty z Rosją, czy rosyjski łącznik Macierewicza, czy lawinowy wzrost napływu importu rosyjskiego węgla. I nie ma co ukrywać tego, że te rosyjskie, białoruskie wpływy w Polsce były widoczne od lat. No przecież PiS doszedł do władzy w wyniku afery podsłuchowej, która była, jak wiemy, inspirowana przez handlarzy rosyjskim węglem. Teza. Co teza, to kłamstwo. Trzy tezy były. I trzy kłamstwa. A Falenta to jest PiS? Po pierwsze, Falenta nie jest PiS. Skoro kupował węgiel w Rosji... Po drugie, to jak ktoś kupuje węgiel w Rosji, to wcale nie musi być agentem. I nie państwo kupowało ten węgiel, tylko prywatne firmy. Prywatna firma Falenty. A trzy, no to pozostałe kwestie, które też Gasiuk-Pichowicz raczyła poprzekręcać. Jak na przykład powtórzyła za Donaldem Tuskiem sprawę importu węgla, ilości, że PiS wprowadzał więcej węgla niż Platforma Obywatelska. Pani Gasiuk-Pichowicz, pani łże, po prostu pani łże. PiS owszem przez dwa lata sprowadził 13 milionów ton w stosunku do 9 ton, które sprowadzała Platforma w 2015 roku. Znaczy zarządów, bo ale to wszystko potem, prywatne zarządów, firmy. Tak, tak. Zarządów, bo to prywatne firmy głównie sprowadzały. Ale potem ta ilość spadła do ilu? Do 8,3 miliona ton węgla. Przez następne lata było ale dlaczego, podobnie. W związku z tym kolejne kłamstwo. Dlaczego ten węgiel z Rosji w ogóle był kupowany? Otóż dlatego, że pani Ewa Kopacz, ona chyba z PiS jest, tak? Pani Gasiuk-Pichowicz, tak pytam. To zależy, co powie, bo jak powie dobrze, to jest PO, a jak powie źle, to wtedy jest PiS. To pani Ewa Kopacz zaczęła wygaszać te kopalnie, no to wtedy zaczęły być braki węgla i zaczęło się sprowadzać tam, skąd było najtaniej po prostu. I to był cały ten problem. I jeszcze jedna rzecz, której tu nie widzieliśmy, a która jest w tym spocie i która jest tak, przepraszam, debilna, że aż się zastanawiałem, czy tam ktoś, kto to włożył, to ma chociaż IQ 30, czyli na poziomie ślimaka. Czyli, że Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał zakupy broni i sprzętu dla wojska. To trzeba być porąbanym totalnie, żeby taką głupotę, kiedy cała Polska widziała, ile zakupów Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, ile jednostek odtworzono, o ile wzrosła liczba żołnierzy. I wychodzi jakiś Tuman, przepraszam, i mówi, że nie, że oni zatrzymali. To jest tak, jak mężczyzna kłamie, to się mówi łże jak pies. A jak kobieta kłamie, to nie róbmy. Słuchacze, nasi widzowie, niech sobie dopowiedzą. Zwierzętka są. To kolejna gwiazda z galerii na te. Czyli pan Michał Sterba-Pserba.
łączycie Prawo i Sprawiedliwość z Władimirem Putinem. Jest cytat z generała Pytla, że największy sukces Putina to Prawo i Sprawiedliwość. No. Ja się zgadzam z opiniami generała Pytla. Czyli z tym spotem też pan się zgadza, jak rozumiem, tak? Ja nie jestem autorem spotu. No ale jest pan politykiem Platformy Obywatelskiej. No to jest spot Platformy Obywatelskiej w kampanii. Pan startuje w tej kampanii, więc pytam o cenę. To chyba nic nadzwyczajnego. Ja wiem, tylko że ja nie mam czasu na analizowanie. Znaczy, ja po pierwsze pracuję na dokumentach, przygotowuję sprawozdanie komisji wizowej. Przede mną najważniejsze przesłuchania tych kluczowych postaci. Kaczyński, Morawiecki, Obajtek, Rau. I szczerze powiedziawszy, nie mam czasu na ani nagrywanie spotów. Czy mówicie, że PiS jest partią, jak rozumiem, prorosyjską, proputinowską, tak? To pan się z tym zgadza, z takim przekazem? Absolutnie tak. Znaczy, w sensie, to chyba o tym świadczą czyny, a nie tylko słowa czy spoty. Mamy wymienić te wszystkie czyny. Cztery spotkania Donalda Tuska sam na sam, poczynając od lutego 2008 roku i jeszcze jakieś w większym gronie. Bicie czołem przez prezydenta ówczesnego Bronisława Komorowskiego, przez Miedwiediewem, ostatnio największym pajacem polityki rosyjskiej, który nieustannie straszy Polskę atakiem, zburzeniem, zniszczeniem. Umowa między służbą kontrwywiadu wojskowego pod nosem Tuska, przez wspomnianego tutaj między innymi generała pod jakby w tym duchu Pytla, taka, że trzeba było kablować Rosjanom, gdyby dotrzymać tej umowy, na każde państwo NATO, które na przykład szpieguje Rosjan. Taka to była umowa. Ja podziwiam Szczerbę za to, że tak ceni generała, czy tam pułkownika generała. Generała Pytla. Generała, bo on ma ja taką pytam, czapkę, za co panie Szczerba, co pan tego Pytla na uszach tak ceni. Się tylko trzyma. Za co ten pan Szczerba tego Pytla tak ceni? Za to, że te kwity podpisywał z KGB? Współpraca z FSB i współpraca naszego wywiadu i to, co mówiłeś właśnie, te kablowanie do Moskwy, jeżeli pojawi się jakieś zagrożenie przeciwko Federacji Moskiewskiej, za to pan go cenisz, panie Szczerba? Bo jestem ciekaw właśnie. No i ja, wielki idol. No i tam nie mają innych z litości generałów, tylko same takie postsowieckie, takie, powiem szczerze, popłuczyny, bo to na to wychodzi. Same takie. Natomiast z litości, bo każdy to wie, nie wspomnę i też z szacunku dla ofiar o katastrofie smoleńskiej, którą ta banda ma na sumieniu po prostu, przecież nie czarujmy się. No a ci jeszcze kryją tę katastrofę smoleńską swoimi bzdurnymi wypowiedziami. I oddała Ruskim wszystko, co można było w tej sprawie oddać. No to kolejny. Trochę kolejny to będzie akurat inny, no bo to nie Platforma Obywatelska, chociaż kiedyś tak. Ja rozumiem, że nasi koalicjanci mają prawo poczuć się dotknięci i czuli się dotknięci przez wiele, wiele lat, kiedy PiS nazywał ich agentami Rosji. No ale no nie można w ten sposób odreagowywać. No jest odpowiedzialność za rząd, jest odpowiedzialność za państwo i dzisiaj wyborcy oczekują od nas dobrych pomysłów na rządzenie, a nie tego, abyśmy przeciwników nazywali agentami rosyjskimi. No co znosili? No, czy nieprawdą było w obu expose 2007-2011 propozycja otwarcia z Rosją, krytyka Prawa i Sprawiedliwości jako rusofobów, zbrodnia rusofobii, otwarcie granic z Okręgiem Królewieckim, wpuszczanie, i to nie tylko na podstawie tej umowy, rosyjskich służb, pod pozorem tego, że oni szukają w Polsce przestępców, żeby rozpracowywali system działania takiego kontrwywiadowczego, policyjnego i tak dalej, i tak dalej. Tu nikt nie zmyśla, szanowny panie pośle Zalewski, natomiast wszystko to, co jest w tym spocie, co opowiada od lat Donald Tusk, to jest łgarstwo do potęgi 30 przynajmniej. Ja tutaj mam pewien problem, jeśli chodzi o komentowanie wypowiedzi ministra Zalewskiego, albowiem jest to, nie ukrywając, moja rodzina i nie taka znowu daleka. Ale akurat tutaj w tym przypadku mogę spokojnie skomentować, bo w sumie ta wypowiedź
była wypowiedzią prawdziwą, szczególnie ta druga część, pominąwszy to, co ty komentowałeś, to jednak tutaj Paweł zachował się w sposób, no, że tak powiem, tak jak sytuacja tego wymaga. Mówiąc krótko, skrytykował takie postępowanie. Powiedzmy, że państwowo-twórcze. Zresztą Paweł jest z takiej dyplomatycznej rodziny. Jego dziadek dołączył do siódemki Beliny Prażmowskiego w 1914 roku, a potem był pierwszym sekretarzem ambasady w Teheranie. W związku z tym... Kawalerzystą Pawła... był? Słucham? Kawalerzystą? On był kawalerzystą, rotmistrzem kawalerii był jego dziadek. Jemu się zmarło w lutym 1939. W związku z tym nie doczekał już II wojny światowej, ale był zawodowym, znaczy no, zawodowym przez od 1914 no to... roku. On nie był w tej siódemce Byliny, ale dołączył do tej siódemki razem ze swoim bratem, bodajże Józefem. Tradycje trzeba szanować, także rodzinną, żeby nie mówić kompletnych głupot, ale wrócimy teraz do tego głównego nurtu. Czyli tym razem pani Joanna Mucha, wiceminister, nie namówi mnie nikt do mówienia, wiceministra edukacji narodowej. Nie mam wątpliwości, że środowisko PiSu było infiltrowane przez wpływy rosyjskie. Naprawdę jestem o tym głęboko przekonana. Nie mam na to dowodów, proszę mnie o to nie pytać. Nie mam na to specjalnej wiedzy, no tak, ale po prostu obserwuję. Na przykład, jak jest... Przyjmijmy w końcu do wiadomości, że nakręcanie polaryzacji służy przede wszystkim PiS-owi. Naprawdę, głównie PiS jest beneficjentem nakręcania polaryzacji. Ale to pani takie, w takim razie komunikat również kieruje do premiera Tuska? Kieruje go do całej reszty sceny politycznej. Odważne. Bo było pytanie, czy do Tuska też, no to powiedziała cała scena polityczna, także w tym Donald Tusk, rozumiem. Nie, no ale pani Mucha też opowiada to. Ale przedtem dała popis po prostu. Opowiada totalne brednie. Dowód empiryczny, taki najprostszy. Jeśli Moskwa, Mińsk, czyli Łukaszenka i tam nawet ten Miedwiediew, o którym wspomniałem, były prezydent i były premier, mówili, że musi w Polsce wygrać Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, bo wreszcie będzie normalny. No i Łukaszenka przecież. Oczywiście, będzie można z nimi rozmawiać, bo z tymi pisowcami to nie. To jest jeden argument. Drugi argument taki, że Polska z powodu pomocy Ukrainie i skali zaangażowania się, przyjmowania tych uchodźców wojennych, stała się drugim, najbardziej znienawidzonym państwem Zachodu po Stanach Zjednoczonych. Polska rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli ktoś ma taką już gąbkę w mózgu, że uważa, że Rosjanie dla zmyłki straszą Polskę wojną, atakiem, zburzeniem Warszawy, mówią cały czas, że to jest straszny, śmiertelny wróg, przypominają to zajęcie Moskwy w czasach hetmana Żółkiewskiego i wypędzenie Polaków, które stało się świętem narodowym, bo mają we łbie taki kompleks Polski i to wszystko się uruchamia, a wobec rządu Donalda Tuska za żadnych pretensji, same pochwały, to ci Ruscy albo są porąbani, albo po prostu kryją swojego kumpla, no inaczej tego nie widzę. Nie, no to po prostu dech zapiera. Ja się pytam pani Muchy, a te 300 czołgów, cośmy dali Ukrainie i dzięki temu kontrofensywa pod Charkowem się powiodła, w tym miały udział także nasze maszyny, to jest przecież potężna ilość, 300 czołgów. To, że to nie były Leopardy ani Abramsy, to wcale jeszcze niewiele znaczy, ponieważ Ukraińcy i Ruski jeździ na takich samych czołgach. Skoczyli właściwie w to samo i mieli przeciwnika na tych samych maszynach. No to ponad 300 czołgów, to jest potężna już, to jest dywizja pancerna. Myśmy wyposażyli całą dywizję pancerną w czołgi. I co, to jest prorosyjskie, to jest agentura rosyjska w PiS-ie? Tak to pani Mucha widzi? Niech się pani Mucha puknie w głowę. No oni wszyscy są chyba w jakiś sposób mają tam poprzestawiane, no bo jeśli
Rosja robiła wszystko za tych rządów Prawa i Sprawiedliwości 2016, bo tam końcówka 15 to już się mało liczy, 2023, żeby no wszystko przeciwko Polsce, to byli agenci Putina? No na to wygląda, według Muchy tak. To jest chore wszystko. No bo ona widzi świat na opak, no nic za to nie poradzę. To jeszcze dokładamy do tej galerii. Towarzysza Szejna. Tak jest, pan Andrzej Szejna. Szejna. Zapraszamy. Mnie się wydaje, że pan premier Donald Tusk z tym sportem nie ma nic wspólnego. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Raczej on tutaj jest cały czas ofiarą hejtu, a nie... I na pewno, no, że ja zakładam również, że pan premier Donald Tusk tego spotu nie widział nawet. Każdy, kto zna, jak działa Platforma Obywatelska, to wie, że w sprawach istotnych nawet kichnąć nie można bez zapytania i zgody Donalda Tuska. A co dopiero wypuszczać taki obrzydliwy, podły spot. Jeszcze więcej. To jest tak mocno utrzymane w tym, co mówi Donald Tusk, od dawna, ale załóżmy od powrotu do polskiej polityki 3 lipca 2021 roku, że on mógłby wręcz się podpisać pod tym. No tak jak się grafolog rozpoznaje styl pisania, tak po stylu mówienia poznajemy, że te frazy, które padły w tym spocie, mogły pochodzić również od samego premiera. I tłumaczenie, że premier o tym nie wiedział, to kompromituje tylko towarzysza Szejnę. Towarzyszu Szejna, chciałem powiedzieć, żeby się nie kompromitować i nie wygadywać takich rzeczy, które po prostu obrażają ludzką inteligencję. No ale zobacz, jaka logika. Tusk nie widział, a ci, którzy wszyscy chwalą i są dumni, których przedstawialiśmy, to są jacyś wrogowie Tuska. Oni by nawet palcem nie kiwnęli, gdyby nie wiedzieli, że to jest wszystko za zgodą i wiedzą. Jest jeszcze jedna rzecz. Oni wszyscy, tych, których widzieliśmy i tych, których nie pokazaliśmy, a byli też inni, którzy wypowiadali się na temat tego spotu i na temat propagandy i na temat podziałów, mówią wszyscy tym samym językiem, używają tych samych argumentów. To jest tak, jakby wzięli przekaz dnia i powtarzali go wszemi wobec, w każdym programie, w każdej audycji. Ja się tylko dziwię tym dziennikarzom, którzy nie punktują ich za to, że po prostu w każdym programie każdy z nich gada to samo. Ja myślę, że to jest nawet prostsze. Oni po prostu nie są w stanie nic własnego wymyślić. Dlatego jak Kania Dżdżu potrzebują jakiegoś takiego poziomu, przepraszam, przekazu na poziomie ślimaka, bo to wtedy są w stanie zapamiętać. Ale musimy to trochę skontrować, bo myślę, że inspirowany trochę zamachem na premiera Słowacji Roberta Fico i napięciem, które jakoś tam krąży nie tylko wokół tego zdarzenia tragicznego i ohydnego na Słowacji, wystąpił z orędziem pan marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podział na dwie Polski walczące z sobą na śmierć i życie, polaryzacja, eskalacja agresji na krótką metę może i służą tej czy innej partii, ale w długim terminie wykrwawiają nasz kraj. Zamiast budować jego siłę. Odbierają nam naszą największą broń, spoistość, umiejętność zjednoczenia w chwilach próby. Dzielenie Polski na agentów ruskich i agentów pruskich sprawia, że większość z nas nie ma już w niej swojego miejsca. Ale przecież sama Joanna Mucha powiedziała o agentach. To jak to się ma do wypowiedzi? Ja dzisiaj zapomniałem okularów. To czy pan Hołownia był świeżo wyprany? No na to wygląda. Bo tak wygląda. Jakby się z choinki urwał tak rano. Że jedyny czysty. Jedyny czysty i oni, on, ale w domyśle cała reszta również. Jedyni czyści. A jak, po prostu. A jak się działaniami typowymi dla marszałka Sejmu sankcjonuje, a wręcz legitymizuje? Te wszystkie, no, te bandyterkę,
którą, tak, którą robi od 13 grudnia rząd Donalda Tuska, to te wszystkie uchwały i inne dziadostwo prawne, to jest pan czyściutki, panie marszałku, bo nie wydaje mi się. Powiedział, że potąd ma łapy we krwi. Jak przyjechał Donald Tusk, ja wspominam to często, bo 3 lipca wygłosił takie przemówienie, tak ohydne, w sensie takim, że to był jeden wielki hymn nienawiści, i od tego momentu, bo już wcześniej oczywiście ona była, nawet za Grzegorza Schetyny jako szefa partii i Borysa Budki, to już wtedy poszło totalnie po bandzie. I on przyjechał po to, przecież tu nikt nie ma chyba wątpliwości, żeby skłócić polskie społeczeństwo, żeby dojść do krawędzi wojny domowej po prostu, bo wtedy czuje się jak ryba w wodzie. I teraz ktoś opowiada typu pan marszałek Hołownia, że tu są jakieś winy po dwóch stronach. Nic podobnego. Podziały. Podziały i winy. Inna sprawa, że to PiS też ten elektorat przeciwny rozpuścił, bo były sytuacje, kiedy policja była upluwana na demonstracjach i policja nie reagowała, zamiast przywalić raza dobrze pałą, to może by to poskutkowało. Wrócimy po kilku minutach. Teraz chwila przerwy. Przestrzenie, w których obsługiwani są warszawiacy i warszawianki, powinny być absolutnie neutralne. Tutaj nikt nie zamierza prowadzić żadnej krucjaty, nikt nie zamierza postępować w sposób dogmatyczny, tylko jasne wytyczne, które doprecyzowujemy, które mówią o tym, że w tych przestrzeniach, w których obsługiwani są warszawiacy i warszawianki, te przestrzenie powinny pozostać neutralne. Czyli jeśli ktoś będzie chciał sobie postawić jakiś symbol religijny, jakiegokolwiek wyznania na biurku, to rozumiem, że to jeżeli, drodzy państwo, no jeżeli nieobsługiwani są tam obywatele, no to oczywiście, że no, to przede wszystkim chodzi tutaj o zdrowy rozsądek. Jako komentarz do wypowiedzi i do rozporządzenia prezydenta Trzaskowskiego pragnę zacytować artykuł 31 punkt 2 Konstytucji Rzeczpospolitej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Otóż prawo nie nakazuje tego, żeby w miejscach publicznych nie miał prawa wisieć na przykład krzyż. Oraz artykuł 53, również punkt 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz, i to ważne, uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Panie Trzaskowski, w związku z tym mamy do czynienia tutaj z kolejnym łamaniem konstytucji, a do tego wszystkiego w taki sposób przewrotny, bowiem to się kupy nie trzyma, ta logika, bowiem zakazuje się katolikom, muzułmanom, prawosławnym, ewangelikom zakazu na przykład postawienia krzyża czy innego symbolu religijnego na własnym biurku, natomiast ateiści mogą wszystko. W związku z tym, co to jest, gra do jednej bramki, ja się pytam? To jest wolność religijna? Panie Trzaskowski, pan łamiesz konstytucję. Pan Andrzej, nie wie, co tak pan się, mówisz o jakiejś neutralności światopoglądowej. Tak się, tak się zaangażował. Tak, że, tak, jeszcze przedstawię się, Andrzej Rafał Potocki. Bo tak, żeśmy się rozgrzali w polityce na deser. W telewizji w Polsce. W naszej stacji w polityce.pl. Bez PL. I? W polityce, w Polsce po prostu. W Polsce.pl. W Polsce po prostu. Jeszcze dorzucę artykuł Stanisław Janecki. Artykuł 25 Konstytucji, który mówi wprawdzie o tym, że urzędy państwowe nie powinny demonstrować, natomiast powinny umożliwić osobom wierzącym wyrażanie swojej wiary. Powinny umożliwić. To jest nakaz konstytucyjny. Pan Trzaskowski nie tylko, przepraszam, bo muszę tak powiedzieć, jest głąbem konstytucyjnym, ale jest także głąbem, gdy chodzi o orzecznictwo sądowe. Otóż w Polsce mamy dwa orzeczenia,
sądów. Jedno dotyczące z 2013 roku po skardze partii Palikota na obecność krzyży w Sejmie. Tam zapadł taki wyrok, że one mają prawo tam być. I drugi to jest wyrok samorządowy ze sprawy z 2010 roku, która była rozpatrywana w 2011. Tam także jest wyrok, że jeśli chodzi o urzędy samorządowe, także mogą być. I trzeci precedens prawny. W 2010 roku część rodziców włoskiej szkoły zanegowała prawo do obecności krzyża, bo tam dzieci muzułmańskie, coś i tak dalej. I Europejski Trybunał Praw Człowieka w pierwszym orzeczeniu przyznał rację skarżącym. Faktycznie to inicjatorką była jedna z rodziców, miała fińskie pochodzenie, z Finlandii. Natomiast potem była apelacja w tej sprawie i ostateczny wyrok zapadł taki, że europejski, powtarzam, Europejski Trybunał Praw Człowieka, przed którym przecież pan Rafał Trzaskowski nie tylko na kolana pada, ale i na twarz, przyznał rację tym, którzy twierdzili, że ten krzyż ma prawo tam wisieć. I teraz przykłady z wielu krajów, gdzie bez problemu mogą wisieć krzyże. Pan Rafał Trzaskowski niech teraz zatka sobie uszy. W Niemczech straszne. W Danii, która jest tak zaświadczona, że liberalna, nie wiadomo co. W Belgii, matko boska. W Austrii to wiadomo, bo jest jakaś. W Grecji, w Irlandii, w Chorwacji, w Rumunii, wszędzie mogą. To bym powiedział, grzech śmiertelny postawił się Europie. A ja dalej nie rozumiem tego. Przecież ateizm jest to światopogląd. Religia też jest jakimś rodzajem światopoglądu. To jest religia. W związku z tym, skoro według Trzaskowskiego musi być neutralność światopoglądowa, to znaczy, teraz rozumiem, że ateiście krzyże przeszkadzają. A mnie przeszkadza brak krzyża. I dlatego powinna być równość wobec prawa, równość wobec konstytucji i swoboda religijna, którą nam gwarantuje. Ale tego Trzaskowski nie rozumie. Nie chodzi o ateistów, tylko o jakichś obłąkanych poprawniaków. Przeczytam wpis jednego z naszych widzów, jednej, bo to chyba pani, pałą uchwałą i orzeczeniem ratusza, gdzie teraz prawdziwe lewactwo, które krzyczy o wolności i prawach człowieka. No tak? To zwykle tak krzyczy. Wolność moja. No to teraz do bardzo odważnego posunięcia pana Trzaskowskiego. On się przygotowuje chyba do wyborów prezydenckich i uznał, że to, co, jakie miał przekonanie, że kwestie aborcji, tam transseksual, LGBT plus i reszta alfabetu, że to są takie sprawy, które mu zapewnią prezydenturę. No nie, panie Rafale, nie zapewnią panu. A nawet pan marszałek Hołownia pana jakoś tak trochę skrytykował. Jak pan ocenia decyzję Rafała Trzaskowskiego o usunięciu krzyży z urzędu warszawskich? Uważam, że to jest zbędna decyzja. Uważam, że każdy z urzędników doskonale wie, jak się zachować tak, aby urząd był miejscem, w którym się po prostu sprawuje władzę lokalną dla każdego, niezależnie od tego, jakiej wiary i wyznania jest. Ja sam w Sejmie zastałem dużą ilość krzyży na ścianach. I o ile sam jestem człowiekiem, który nie będzie wieszał krzyży w publicznych miejscach, w publicznych urzędach, o tyle nie uważam, żeby dzisiaj akurat w Polsce potrzebna nam była kolejna wojna o to, czy krzyże ze ścian zdejmować. Ponieważ Hołownia uważa się za katolika, w związku z tym krzyż mu na szczęście nie przeszkadza i nie chce go zdejmować. Ale również zauważyłem, że powiedział, że też nie jest tym typem człowieka, który wiesza krzyże. Czyli takie trochę, można powiedzieć, piłatowe rozstrzygnięcie, które stawia Hołownię w tej wypowiedzi lekko na bakier z Ewangelią. Ani nie wieszam, ani nie
zdejmuje, no ale jak wiszą. Nie, tu jest... Nie, to końcówka była okej. Okay, no, pewien rozsądek przemawia przez pana marszałka Hołownię. Tylko, szanowny panie marszałku, krzyże to nie jest mąka, ani kasza, ani mleko. To nie ilość, tylko liczba. Taka uwaga językowa. No, to... Na kontrze mamy Bosaka. Tak, pan Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, też został zapytany o to, co tam wyczynia pan Franciszkowski. Neutralność nie polega na tym, że będziemy teraz ludziom z biurek zbierać, jeżeli ktoś jest wierzącym człowiekiem, obrazki religijne czy krzyżyki. No jeżeli ktoś chce sobie postawić jakiś symbol, to rozumiem, że na przykład, nie wiem, symbol swojego ulubionego klubu sportowego może, ale symbol swojej ulubionej religii już nie może. A niby dlaczego? Przecież to jest ingerowanie w sprawy indywidualne. No tak, i neutralność polega na tym, że władza nie powinna ani nikomu nic na biurko stawiać, ani nic zdejmować. No zasadniczo przytoczyliśmy artykuły Konstytucji, które to wszystko zapewniają. I jakby ktoś się uparł, to by zaskarżył po prostu głupią decyzję pana Trzaskowskiego jako sprzeczną z Konstytucją i poza tym z dobrym obyczajem. No. Ale zdaje się, została zawiadomiona prokuratura w tej kwestii tego rozporządzenia. Ale w ogóle to powinno prokuratura być wszczęte... pana Bodnara, tak? Tak. W ogóle powinno być wszczęte Pięknie. Postępowanie. Zruszony właśnie jest. Pod kątem łamania konstytucji, nieprzestrzegania prawa i sprawa powinna trafić do sądu. To jest proste i zrozumiałe. Jeżeli już nie będę analizował, co się stanie, który sędzia dostanie tę sprawę, to nieistotne. Istotny jest sam fakt, że przeciwko takim rzeczom trzeba protestować, bowiem jest to bezwzględne ograniczanie naszej wolności. A ja lubię być wolnym człowiekiem. No ale skoro nie będzie mi pan Trzaskowski mówił, czy mam sobie krzyż wieszać w miejscu pracy, czy mam tego krzyża nie wieszać. Co go to wszystko obchodzi? No nic go nie obchodzi. Jest ten precedens, który przytoczyłem. Wyrok w sprawie włoskiej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to bez trudu można to do polskiego sądu wnieść, a gdyby tu były jakieś dziwne wyroki, do Europy, do TSUE, to tam jest już precedens, tak. Więc na pewno pan Trzaskowski to... Kolejna instancja. Więc na pewno pan Trzaskowski to przegra. Tak się zastanawiałem, czy my musimy iść śladem mądrości pani Joanny Muchy, bo ona już wyraziła swoje mądrości w kwestii ruskich wpływów i także w kwestii religii. No tu akurat chyba miała uzasadnienie, no bo jest wiceministrem edukacji, a w szkołach na mocy konkordatu odbywają się lekcje religii, więc pani Mucha zabrała głos, ale czy mądrze, czy mniej mądrze, to sami państwo ocenią. Czy religia w szkołach docelowo będzie, czy nie będzie? To jest dość trudne do wytłumaczenia, ale generalnie dzisiaj jest tak, że jeśli jest 7 osób w klasie, które chcą zorganizować lekcję religii, to taką lekcję religii trzeba zorganizować nawet dla tych 7 osób. Chcemy, żeby możliwe było w takiej sytuacji, kiedy to jest mała grupa uczniów, organizowanie lekcji religii międzyoddziałowo, czyli międzyklasowo. Taka organizacja pozwoli na to, żeby ta religia faktycznie była na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcji. Ale czy ona docelowo ma w ogóle zniknąć z planu? Moja odpowiedź jest bardzo prosta. O tym powinna zdecydować społeczność szkolna, czyli nauczyciele, uczniowie, rodzice. Jeśli są tacy rodzice, tacy uczniowie, którzy chcą, żeby tej lekcji religii w ogóle nie było, to też powinna być ich decyzja. Więc ja tutaj absolutnie oddaję po prostu społeczności szkolnej kwestię zorganizowania i liczby godzin. Ale o czym pani Mucha w ogóle mówi? Jeśli ktoś nie chce chodzić na lekcje religii, to nie chodzi. W czym jest problem? Ja nie wiem, tu pani Mucha pomyliła kolejność. Mianowicie ona powiedziała, że w takich sytuacjach zdanie powinni mieć nauczyciele, dzieci i rodzice. Pani Mucho, najpierw rodzice, potem dzieci, a na końcu nauczyciele w takich kwestiach światopoglądowych i religijnych. Jej się nawet kolejność myli, bo już ma tak zakodowane te ataki na religię, czy powiedzmy sobie kombinacje tutaj ustalenia, że teraz będą te klasy łączone i tak dalej. Ale nie wiem, czy ona wie, o czym mówi. To niech zmienią konkordat, jeśli już czekam, aż się znajdzie taki odważny,
Może pani Mucha podpowie panu premierowi Tuskowi, żeby wystąpił do Watykanu o zmianę konkordatu. I, no ale Duda będzie musiał to podpisać. Nie. Czy prezydent. Ja sobie oczywiście kpię, ponieważ Donald Tusk absolutnie tego nie zrobi. Pisze, nie wiadomo, co wymyślą. Nie, to jest w takich kwestiach jest tchórzem po prostu. I absolutnie się, bo przecież te wszystkie jego wolty, które obserwowaliśmy, to muszą mu zostawić jakieś pole manewru. Gdyby się jednoznacznie odciął, a to by była wojna, no to ma przerąbane i tej kwestii już nie może instrumentalnie wykorzystać. Nie może powiedzieć z udawanym wzruszeniem, jak to mamusia kreśliła, czy tam babcia znak krzyża na chlebie, zanim pierwsze ostrze tam rozpoczęło bochenek. Tych ołtarzyków sobie by nie mógł ustawiać. Teraz wnuki ma, które pójdą do szkoły, czy może już poszły i będą przed wyborem, czy chodzić na lekcje religii, czy nie. Więc taki asekurant jak pan Donald Tusk zawsze sobie zostawi jakieś pole. Natomiast ma takich wybiegaczy jak pani Mucha. Zawsze są tacy ludzie, których się wypuszcza, a oni to, co jest głupie i co nie przystoi ludziom, którzy mają trochę ostrożności, jeśli nie oleju w głowie, no to zawsze liczą na to, że a tam pani Mucha wszystko powie, to czego my nie chcemy mówić. Ja się zastanawiam, jaki to znak, jakiego krzyża kreśliła babcia czy mama Tuska? Mama chyba. Mama Tuska. Ona miała niemieckie pochodzenie. Czy to przypadkiem nie był Balkenkreuz? Nie, aż tak już nie. Aż tak nie? Nie, to tam się mieszało. Owszem, tam ale takie żarty chodzą, takie żarty chodzą po Gdańsku. Ta. Jakby ktoś się pytał, skąd miałem takie skojarzenie. Tak, tak. No to jeszcze sobie zajmiemy się. A nie, to już musimy teraz inną sprawę. Ponieważ w gruncie rzeczy doszło do no, czegoś obrzydliwego, ale to jest na porządku dziennym na komisjach śledczych sejmowych. I dzisiaj pan premier, nie wiem czy dzisiaj, wczoraj pan premier Morawiecki był świadkiem. No i spotkał się z czymś takim, co mnie po prostu wbiło w fotel. Materiał będzie pod hasłem nie ma litości. Zapraszamy premiera Morawieckiego, żeby pokazał, jak dawać odpór. Ta komisja powstała między innymi po to, żeby właśnie wyjaśnić, dlaczego doszło do przeprowadzenia, do próby przeprowadzenia tych wyborów korespondencyjnych niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją. I będzie ona miała na pewno charakter... Proszę mi nie przerywać w tej chwili, proszę pana, bo to ja zadaję pytania, a pan nie będzie mi się wtrącał, bo pan jest tutaj w roli świadka. Nie, nie będzie pan się wtrącał. Ja mogę panu zwrócić uwagę, żeby chociaż pan kobiet tutaj nie obrażał, naprawdę. Więc bardzo, bardzo proszę, żeby pan nie przerywał pani poseł. Długo czekała, żeby zadać panu pytanie. Bardzo proszę to uszanować. Panie świadku, panie świadku, chcę pani panu poseł powiedzieć, że jest pan tu w roli świadka na komisji śledczej, a nie przyszedł pan tu robić za maskotkę i przekonywać nas o swoich racjach. Więc proszę bardzo, dać mi teraz przyszedłem powiedzieć. Przyszedłem przekonywać o swoich racjach. Dobrze, ale wtedy, kiedy będzie pan miał głos udzielony, a nie będzie pan przerywał mi. Ja sobie na to nie pozwolę, proszę pana. Nie, nie, to pan przewodniczący Joński już wystarczająco nie, dbał pan o to, mi przerywa. Nie miał pan mi przerywa, proszę naprawdę ten cyrk przerwać, dobrze? I pozwolić mi powiedzieć, co mam do powiedzenia. Ja myślałem, że już nikt nie przebije pani Magdaleny Filik, a okazuje się, że przebija i to posłanka, która jest pierwszy raz. Przegrała wybory do Europarlamentu w 2019 roku. Kimże jest ta gwiazda? Proszę państwa, przedstawiamy pani Agnieszka Kłopotek. Jeśli państwu kojarzy się nazwisko Kłopotek z czymś, to słusznie, ponieważ pan Eugeniusz Kłopotek, były wieloletni poseł, jest jej mężem. On teraz jest wójtem w Warlubiu bodaj, a pani Agnieszka Kłopotek poszła do Sejmu i zachowuje się jak, no nie wiem gdzie, w maglu. Jaką ważność uzyskuje poseł, który jest w komisji, żeby obrażać premiera rządu? Bo co? Już nie będę wypominał, że pani Agnieszka Kłopotek jest zootechnikiem, bo to może nie mieć znaczenia. Była tam radną
jak my startowała do Parlamentu Europejskiego, ale tego typu zachowanie, przychodzi premier do komisji i kultura by nakazywała, żeby premiera traktować z szacunkiem, a pani nie, ja tu jestem najważniejsza, co mi pan będziesz przerywał? No to jest po prostu potężne... hamuwa. Hamuwa, ale ta hamuwa to bierze się z tego potężnego parcia na zaistnienie. No przecież po raz pierwszy miała swoje 5 minut. No miała. No oczywiście można to różnie wykorzystać. Można to zrobić w sposób kulturalny, w sposób elegancki, w sposób inteligentny, a można to zrobić tak, jak to robią baby w maglu. I to właśnie pokazała pani Kłopotek. No nie, nie mówmy, że baby, faceci też mogą. No faceci być też mogą w maglu w ten sposób się zachować. To absolutnie tak. Mnie natomiast zauważyłem jedną rzecz. Jaka w sytuacjach. Jaka ważna. Że w sytuacji. Kiedy nagle zaczyna się coś nie układać po myśli komisji czy szefa komisji Jońskiego, to natychmiast jest wykorzystywany argument: proszę nie obrażać kobiety. A gdzie Morawiecki tą kobietę obraził, ja się pytam. Nie zauważyłem momentu, żeby ona była obrażana przez pana premiera. To Morawiecki był obrażany przez nią jej tonem, a nie odwrotnie. Ale to pojęcie, słowo wytrych, jak gdyby jest przyklejony do szefów komisji i do wszelkiego typu takich akcji właśnie, jaką tu mieliśmy do czynienia. Jeżeli się coś nie podoba, proszę nie obrażać kobiet. Nie, no zasady są takie. Niezależnie od płci, wieku, wszystkiego, elementarny szacunek i kindersztuba po prostu. A tego brakuje. To są rzeczy podstawowe, jak się tego nie ma, to się nie ma, no i to cierpi potem rodzina, dzieci, wszyscy, całe otoczenie, bo to może być takie narowy, które się na co dzień posiada, ale wobec kulturalnych ludzi tak się nie zachowujemy, chyba że mamy gdzieś zasady, kinderstube i dobre wychowanie, no ale jak mamy gdzieś, to może zajmijmy się czymś innym, a nie byciem, bo na widelcu mamy towarzysza Szejny jeszcze raz. A nie raz. Byciem, tak. Pan Szejna jeszcze Szejna, tak, musiał wygłosić swoje zdanie na temat tego, co może pan prezydent Andrzej Duda i co w ogóle obowiązuje obecnie rządzących, bo zdaje się, że ich nic nie obowiązuje. Prezydent powiedział dziennikarzom, że Donald Tusk powiedział mu, że nie będzie, cytuję, respektować ustawy kompetencyjnej. Czy nie boi się pan, że to może doprowadzić naprawdę do potężnego kryzysu w relacjach na szczytach władzy? Pan premier Tusk nie może zastosować niekonstytucyjnej ustawy kompetencyjnej przyznającej prawo panu prezydentowi do tego, żeby obsadzał stanowiska w Unii Europejskiej, bo pan premier Tusk złamałby konstytucję. Więc pan premier Tusk, nie stosując, można powiedzieć, niekonstytucyjnej ustawy kompetencyjnej uchwalonej przez PiS na wniosek prezydenta, chroni konstytucję. Po pierwsze, pan Andrzej Szejna bredzi, ponieważ ustawa niezakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny ma wszelkie cechy ustawy legalnej i konstytucyjnej. To jest raz. Po drugie, panie Szejna, pan prezydent Andrzej Duda jest zgodnie z konstytucją najwyższym przedstawicielem Polski na zewnątrz, gwarantem konstytucji, i jeśli chce mieć wpływ na to, co się dzieje w polityce zagranicznej, choćby ma kompetencje na przykład do mianowania i odwoływania ambasadorów, chociaż pan Donald Tusk uważa, że to on ma te kompetencje, nie ma. Więc nikt tu nie łamie konstytucji, wręcz przeciwnie. Ustawa jest konstytucyjna, bo nie została zanegowana, więc powinna być respektowana. Inaczej to jest bandyterka prawna. Czyli prosto. Tak zwane domniemanie konstytucyjności. Tak jest. Natomiast jeśli chodzi tutaj o towarzysza Szejnę, to zwróciłem uwagę na to, jak on wypowiada się o premierze, jako o potężnym i niezłomnym obrońcą konstytucji. No, widząc z tego, co przez 5 miesięcy to towarzystwo wyprawiało i z konstytucją, i z prawem jako takim, to naprawdę słowa te wzbudzają co najmniej politowanie. No to teraz trochę dla rozweselenia, choć sprawa nie jest śmieszna, ale
posłowie, posłanki potrafią być naprawdę zabawne. Oczekiwania są jasne. Bezpieczeństwo granic priorytetem Polaków i Polek. Bezpieczeństwo Polek i Polaków to nasz priorytet. Wy tego muru po prostu nie wybudujecie. Klub Koalicja Obywatelska nie przyłoży ręki do tego, żeby kolejne pieniądze zostały roztrwonione czy wręcz ukradzione. Dlatego składamy wniosek o odrzucenie projektu tej ustawy. No, ci wielcy obrońcy teraz, to było w październiku 2021 roku. Głosowanie w sprawie tego, który już dawno stoi. Został tam wzbogacony o to wszystko, w co mógł zostać wzbogacony. I teraz ci obrońcy muru mniej więcej tak się wypowiadali, czy tej zapory na granicy, jak pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska. No to może przypomnę, jak oni głosowali. Otóż 126 posłów Platformy Koalicji Obywatelskiej było obecnych na sali, 121 głosowało przeciw, jeden się wstrzymał, a czterech było nieobecnych. Przeciw tej zaporze także głosowała Lewica, tam się jeden wstrzymał, Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli Koalicja Polska, ten szerszy, była za, Konfederacja była oczywiście za. I oni teraz mówią, że oni właściwie zawsze byli za tym, żeby chronić granice. No ludzie. No tak, no, typowo odwracanie kota ogonem w ich stylu. Natomiast później już były Achmedy, ludzie, którzy płynęli tam, spływali rzekami do morza w nocy. I kot, który potem przeszedł 4000 kilometrów. Kot, który z Afganistanu przeszedł tysiące kilometrów bez smyczy, już wyjątkowo posłuszny musiał być. Poza tym potem film Agnieszki Holland, a teraz nagle zmiana narracji. Teraz się okazuje, że mur jest nieszczelny, bo można lewarkiem go podważyć i przejść sobie przez dziurę w tym murze. I trzeba go poprawić, bo jest kiepski. To zaprosimy państwa na krótką przerwę, ale na koniec cytat z naszego widza, który państwo widzą. Na ekranie: zderzyli się z murem zbyt mocno. Oni z tym murem się zderzają no tak kilkanaście lat, więc już albo im tam urosła taka część kostna, która chroni, albo już mają tam wszystko w środku, Stasiu, rozwalone. To się nazywa waleniem głową w mur. Za kilka chwil wrócimy. Kwota wolna od podatku nie przeszła. Pani mówi, że wolałaby, żeby przeszła. Chciałabym Platforma i wierzę, sobie, że wie pan, że będzie. Mhm. Wcześniej czy później jest to, ona nie jest to głupie, jak będzie. Głosujecie przeciwko własnym projektom? Tak po prostu. Nie jest to jakiś wstyd? Sami no tak, wychodzicie... Tak, tak nie powinno być. Okej. Okay. Dobry wieczór, po raz trzeci. Pani Elżbieta Łukacijewska, która nie wiem, czy jest jeszcze eurodeputowaną, bo niby kadencja się skończyła, ale już jest od jakiegoś czasu i startuje jeszcze raz, a tam ma takie doświadczenie w tym europarlamencie, ale mówi tak samo jak ci wszyscy, którzy tu są w kraju. Czyli normalny człowiek może dostać pomieszania zmysłów, bo tak, proponują podwyższenie kwoty wolnej, a kiedy ktoś inny podsuwa ten projekt, żeby przeszedł w Sejmie, bo oni go nie wystawiają, to oni są przeciw. No to po prostu normalny człowiek może dostać hopla z tego powodu. O tym hoplu i o innych rzeczach za chwilę. Jesteśmy w programie Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki jeszcze raz ze mną. Andrzej Rafał Potocki. Witam w trzeciej części. Bo ja też bym tak niedługo się zapomniał, że musimy tu pewne formuły powiedzieć. Widać, dobrze się rozmawia, skoro zapominamy o formułach. Żeby państwo wiedzieli, na czym stoimy. No i oni wszystko traktują tak, jakby właściwie dotrzymywanie słowa to dla idiotów, że wyborcy można powiedzieć wszystko, kompletnie, nie licząc się z tym, czego się obraża, czego się oszukuje, czego się okłamuje. Wszystko jedno tam. Wszystko kupi, bo
pani Łukaciejewska i wielu z nich wierzy, że kiedyś oni to zrobią. Wierzy. Właśnie. Co tu ma wiara do rzeczy? Pani Łukaciejewska nie traci wiary. Podobnie jak nie traci chodzi? Wiary elektorat w to, że miała być zniesiona, dobrowolny ZUS miał być. I co z tego wyszło? Nic z tego nie wyszło. No wyszedł urlop miała miesięczny. Kwota od podatku wolna. Urlop miesięczny. Co z tego? Jakiś urlop miesięczny, gdzie trzeba płacić składkę zdrowotną. Ja powiem pani Łukaciejewskiej, podważając jej wiarę słowami Kramera z Wabank. Zobaczycie państwo tę kwotę wolną od podatku. O, jak ucho od śledzia. Nie, no to... Jak zaproponowali to, to ci ich prezydenci miasta, burmistrzowie nawet się bali głośno zaprotestować, chociaż to jest oczywiste, że budżety miast stracą dużo na tym, jak Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwość podniósł tę kwotę wolną do 30. O Jezu, jaki był lament, jak strasznie. Pan Trzaskowski cierpiał, pani Dulkiewicz cierpiała, pan Jaśkowiak, katusze straszne. To wszystko przejdzie. Nie to, żeby wielu ludzi nie chciało, żeby była taka wysoka kwota wolna od podatku. Tylko to wszystko polega na tym, że oni od początku nie zamierzali tego zrobić. Chodziło tylko, bo ich udokumentowana szczodrość Donalda Tuska polega na tym, że w pierwszej kadencji jego kwota wolna od podatku wynosiła 3089 zł. Uwaga, 3089, Prawo i Sprawiedliwość 30 tysięcy, czyli prawie 10 razy więcej. I teraz w 2011, jak wchodzili w drugą kadencję, to ta kwota wzrosła do, uwaga, o kolejną złotówkę, czyli tam finalnie było 3091 zł. I to jest prawdziwa skala tego, na co można od nich liczyć. Jak oni mówią, że z tych swoich 3091 przeskoczą na 60 tysięcy, to nikt rozsądny nigdy nie przyjmie tego za fakt, ponieważ to jest niemożliwe. No, silną wiarę ma pani Łukaciejewska i jej wyborcy, tylko ta silna wiara, żeby nie doprowadziła do jakiejś tragedii gospodarczej, bo biorąc pod uwagę obecny rok, no, miesiąc do takiego samego miesiąca ubiegłego roku, to 5% spadła produkcja. Także wszystko, że tak powiem, w dobrym kierunku nie idzie. Ale tym, pani Łukaciejewska wiary nie traci. Jeszcze o tym powiemy. Nie wiem, czy wiarę posiada, czy nie posiada. Pani wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska, ale mnie już jest wszystko jedno, co ona posiada. Lepiej może, żeby nic nie posiadała i przestała opowiadać dookoła głupoty, bo szkoda czasu. Sekretarz stanu Urszula Zielińska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska powiedziała właśnie w Berlinie, że polski atom 6,9 gigawata będzie gotowy do połowy lat 2040. Ministerstwo planuje na jesieni ustawę o redukcji odległości turbin wiatrowych z 700 do 500 metrów. A dlaczego pani Zielińska w Niemczech coś mówi, co dotyczy Polski, a co to Niemców obchodzi? Znaczy obchodzi w tym sensie, że może coś zablokują. Dlaczego 2045? Moja odpowiedź jest prosta. Dlatego, że Polska będzie na deficycie energetycznym, zanim to wszystko by ruszyło, bo to jest absurd, żeby to trwało 20 lat. Natomiast Niemcy będą nam oferowali sprzedaż energii, na przykład z elektrowni na węgiel brunatny, które wbrew tym wszystkim głupotom, które opowiadają, wciąż działają, a nawet powstały chyba dwie nowe. Jest dla idiotów po prostu przekaz. I dlaczego w Niemczech? No dlatego, że gdzieś się trzeba wyspowiadać. I odpowiednim tutaj spowiednikiem
tak jak ludzie wierzący chodzą do kościoła. Musiał się wytłumaczyć Niemcom? No, wyspowiadać się i popatrzeć na reakcję. Jakieś czy reakcja zbrodnie? Jest pozytywna, czy negatywna, czy idą w dobrym kierunku, no czy w złym kierunku. No wiadomo, im później, tym lepiej jak dla Niemców. Jak ukatrupią terminal kontenerowy w Świnoujściu, to brawo! Będzie idealnie dla Niemców. Brawo! Odra nie, brawo! Jak atom ukatrupią, brawo! Terminal w Gdańsku, świetnie. Niemcy z radości się nie posiadają. Hoch Deutschland, jak to mówią w Niemczech. To jest, jakaś masakra, a skutki są takie, jak za chwilę państwo zobaczą. Zobaczcie, te dwa artykuły dzieli okres jednego roku. Die Welt, Polska wśród najszybciej rozwijających się krajów świata. Polska z drugim najgorszym wynikiem w Europie. No, te nowe dane to dotyczą produkcji przemysłowej, która siada. Jeśli ktoś prowadzi taką bandyterkę prawną, łamie konstytucję na każdym kroku, to zagraniczni inwestorzy, agencje ratingowe nie są tymi durniami, którzy tutaj oferują tę zakłamaną propagandę. Patrzą na liczby i patrzą na fakty po prostu. I nikt tu nie przyjdzie inwestować wskutek tej bandyterki. Nikt nie jest pewny, a nawet polscy przedsiębiorcy nie są pewni dnia ani godziny, co oni wywiną. I to jest, a poza tym oni nie potrafią w ogóle stymulować gospodarki. Nic, zero po prostu. Zero, kompletne zero. Czy odnowiono Ministerstwo Przemysłu. Przeniesiono je do Katowic. Przepraszam bardzo, ale czy piesek z kulawą nóżką słyszał o tym, co to ministerstwo ma do zaproponowania? Samo przeniesienie czegoś, taki chwyt propagandowy, to jest załatwienie sprawy? Czy tam wszystkich porąbało po prostu? No niestety tak. A te czarne chmury nad gospodarką się zbierają. Teraz ostatnio miał być taki, jest taki konkurs chyba najlepszych banków, czy coś takiego. I jedyny po raz pierwszy w tym roku tylko 5 banków wystartowało. Dlaczego 5 banków? Dlaczego, że pozostałe są naprawdę wystraszone, bowiem nie wiedzą, czy czeka ich komisja śledcza, czy czeka ich prokurator, co wymyśli w kwestii prawa pan Bodnar i jemu podobni. Mówiąc krótko, ten styl rządzenia paraliżuje gospodarkę. I nie jestem tutaj gołosłowny, bowiem te 5% z kawałkiem, czyli odpowiednik tego miesiąca maja w ubiegłym roku, bo o tyle spadła ta produkcja, jest tego wymiernym dowodem. I to będzie z miesiąca na miesiąc coraz gorzej. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, proszę bardzo, niech sobie żyje w tych złudzeniach. Niedługo przyjdą podwyżki. W każdym razie ja nie widzę tutaj specjalnie żadnego takiej jasnej perspektywy, że Polska będzie żyła, ludzie w Polsce będą żyli lepiej i dostatniej. Raczej nie. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości było tylko jedno pytanie. Czy wzrost będzie powyżej 3%, czy powyżej 4%, w tym najbardziej kryzysowym 2023 roku, to gdzie Niemcy miały na przykład ujemny czy spadek wzrostu nawet poniżej zera, to był niewielki, ale zawsze to się trzymało. Teraz nie ma żadnej gwarancji, że cokolwiek będzie wzrastało. Wszyscy czekają tylko na to, czy będzie bardzo źle, czy tylko źle. No to jest nienormalne. No, ludzie, kogoście wybrali? Co to za łachudry są? A teraz oczytana Joanna Mucha opowie nam o książkach. Jestem naprawdę głęboko przekonana, że jesteśmy w stanie to dziedzictwo kulturowe pokazać i przekazać w inny sposób. Proszę spojrzeć na prosty przykład. Pytam dzieciaki w szkole, w klasie, ile z nich naprawdę przeczytało pana Tadeusza. No nauczycielka ile? Nie patrzy. Dwie osoby podniosły rękę. Dwie osoby. Mamy wspaniały film, pan Tadeusz.
Dlaczego nie chcemy pokazać dzieciom tego filmu? Wspaniały, naprawdę. Mówimy o filmie Andrzeja Wajdy. Mówimy o filmie Andrzeja Wajdy. Dlaczego nie chcemy pokazać tego filmu, omówić z dziećmi tego filmu i naprawdę zadbać o to, żeby to dziedzictwo kulturowe do nich zostało przekazane? Bo dzisiaj dzieci czytają bryki, więc dziedzictwo kulturowe jest przekazywane za pomocą bryków i za pomocą jakby tego, znaczy te bryki narzucają, co mamy myśleć o tych lekturach, więc pozbawiają jeszcze nasze dzieci takiego krytycznego spojrzenia na to dziedzictwo kulturowe, które też jest potrzebne. Przepraszam, że nie będę rycerski, ale no muszę, parę razy już przywoływałem słynne powiedzonko Jerzego Dobrowolskiego, znakomitego satyryka, który powiedział, że nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad własną inteligencję. Rzeczywiście nie ma nic gorszego. Pani Mucha nie rozumie tak elementarnych rzeczy, że ja po prostu no, nie wiem, jak na to reagować. Po to się czyta Mickiewicza. To, że dzieci nie czytają, to wynika z tego, że nic nie muszą robić, bo nikt od nich nic nie będzie egzekwował. Poszedł komunikat, róbcie co chcecie, czyli nic nie róbcie i tak wam wszystko przejdzie, prac domowych, nic. Czyli szkoła głąbów po prostu i szkoła ciemnoty. Czego nie rozumie pani Mucha? Że poezja Adama, ten poemat, to jest przede wszystkim... To, co tam jest zawarte w tym wierszu, ta stopa, ta specyfika, tego żaden film nie odda. Ludzie pójdą, dzieciaki pójdą, żeby fabułę sobie obejrzeć. Fabuła jest tam mało ważna w tym wszystkim. Te arcydzieła Adama Mickiewicza mają znaczenie z powodu formy literackiej. Do jasnej, ciasnej, ile można opowiadać, że szkoła polega na tym, żeby dzieciaki czytały, bo jakieś fabułki sobie w ten sposób poznają. Kto tu jest w ogóle normalny? Ale ta osoba, która ma wpływ na edukację, mam na myśli Joannę Muchę, ona kaleczy dzieci. Bowiem dlaczego czytanie książek jest dla człowieka istotne? Na przykład mamy chwilę wolnego czasu, jedziemy tramwajem, jedziemy kolegą. Czytamy sobie książkę i przenosimy się w inny wymiar. Po to jest literatura, po to jest poezja, żeby człowiek znalazł się w innym, przyjemnym wymiarze. Ale nawet nie chodzi o... Mucha pozbawia młodzież tej umiejętności czytania, bo proponuje, nie mówię o brykach, tylko proponuje film zamiast czytania książki. To jest książki. Część głębokiej struktury języka ojczystego. To wszystko, tu jeden z naszych widzów proponował, żeby historii się uczyło na podstawie tego niemieckiego potworka Nasze Matki, Nasi Ojcowie i pewno do tego to się sprowadzi. A teraz pewna niespodzianka, bo zwykle w telewizji, o której państwo wiedzą, czyli Tusk Vision Network, wszystko jest apologetyczne, a tu mała niespodzianka. Zmiana w mediach publicznych nie została wcześniej przygotowana. Mhm. Nie przemyślałam. Że zdobędziemy władzę, hurra, wpieriot, rybiata. Naoglądałam się, wiecie, że ja byłam kiedyś w Moskwie w filmie i oglądałam winne tu i to tak mniej więcej brzmiało. Wpieriot, rybiata i jechali Indianie. To jest mniej więcej taka akcja. Chcemy przejąć media publiczne, chcemy je zrobić mediami o wysokiej jakości, o autorytecie, a przychodzimy i mamy jedyny pomysł taki, że zdejmiemy tych poprzednich, wyrzucimy tych, co trzeba i na to miejsce przywrócimy tych sprzed 8 lat. I jeszcze podziękujemy panu Siemkiewiczowi. Pan premier Tusk podziękował za wspaniałą robotę, czyli demolka na poziomie zwykłej bandyterki jako osiągnięcie, a to, o czym mówi pani Dorota Welman, to jest nieważne w gruncie rzeczy, byleby nasi byli i tam coś robili, a nie przyglądali się nam i tym absolutnie kuriozalnie bezprawnym rządom przeciwko wszelkiej praworządności. Kto by się tam tym przejmował w ogóle? Szczerby się teraz pytali o telewizję. Jaka jest jakość obecnej telewizji? Chyba Szczerba to był. I co on odpowiedział? No teraz telewizja jest w porządku. Wreszcie. O! Z pełnym przekonaniem o tym mówi.
Oglądalność. A dlaczego ludzie nie chcą jej oglądać? Do 30% tego, co było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Nikt tego nie chce oglądać. To jest po prostu nieudolna kopia TVN-u. Nudne jak flaki z olejem. Propaganda leci po prostu taka, że już nawet najgłupsi chyba tego nie są w stanie słuchać. Ogląda to nieliczna jakaś część widowni. No jednym słowem, tragedia. I co się dzieje? I tam jeszcze Sienkiewicz jest awansowany na członka Parlamentu Europejskiego. Może by jakiś program z udziałem pana Jacka Protasiewicza zrobili. No bo on teraz jest w ramach koalicji, a prowadzi takie ożywione życie, to pan Jacek by pasował do tej Nowej Telewizji. Danusi jeszcze w brzegu nie ma, więc możemy sobie z seniorem pozwolić na śniadanie z rybą, makrela w oleju i majonezem, winiary, na szynce krakowskiej, serku edamskim i kiszonych ogórkach. Niebo w gębie. Komentatorzy zwątpili, dlaczego pan Jacek nagle zapomniał imienia ukochanej i zawsze ją nazywał Darusią, a tym razem Danusią, czy jakaś Danusia Jurandówna mu przyszła do głowy. Może Danusia Wałęsa. Wałęsowa może. Bym zwątpił. Ale zawsze mi się Danusia kojarzy z Wałęsową. Może tak samo się skojarzyło. No bo ty z tamtych stron. Nie, ja z Warszawy, ale tam mieszkam. Także nasiąkłem Danusią i kulturą gdańską Lecha Wałęsy poniekąd. I panie Jacku, nie tylko o żarciu, bo to już jest nudne. Dzisiaj jest dzień wypieków. Ale może to zakąska była. To pod tym kątem tego nie analizowali. Zrobiliśmy sondę, co Polacy lubią z wypieków. Jakie pani by poleciła ciasto? Marchewkowe. Piecze pani sama? Tak, sama i bardzo dobre. Chyba marchewkowe. Ja osobiście lubię sernik, bardzo sernik na zimno. No i zebrę. Ja najbardziej lubię szarlotkę. Szarlotkę. Szarlotka. Szarloteczka, taka domowa. Taka babcina typowa, nie taka ze sklepu, wiadomo. Szarlotka. Najlepsze. Mojej mamy w szczególności. Szarlotka i sernik tylko. A i cybeza. Piekę od czasu do czasu, ale własnych wyrobów. I te są jadalne. To ciężki wybór, ale chyba powiem blondie. To jest jak brownie, ale ono jest z białą czekoladą i z żurawiną. Brownie. Miodownik. Krajanka czekoladowa. Tiramisu może być bardzo dobre jest. Co tam jeszcze? Czarny las bardzo lubię. Tiramisu. Tiramisu, a piecze pani? Nie, ale jak ktoś zrobi, to chętnie zjem zawsze. Ja króciutko, z ciast to tylko golonka. Z ciast może być tylko bez rodzynek. To wszystkiego dobrego na weekend. Bądźcie państwo z nami od poniedziałku. Smacznego. Dobranoc.